Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Dziś jestem dosyć bardzo wczorajszy, długi stream, ostry, no ale myślę, że damy radę pokazać i skomentować tą oto powtórkę, czyli Rheinmetall Scorpion G na 10 tierach, bo pokazywałem już ten czołg, ale nie był to, były to bitwy na topie. A teraz gracz o niku Osukaru wysłał mi powtórkę, gdzie właśnie walczy z 10 tierami na mapie Westfield. Cześć Osukaru. No witam, witam. Osukaru kojarzy mi się z jakimś samurajem japońskim. O co chodzi z tym twoim nickiem? Dobrze ci się kojarzy, że z japońskim. Po prostu to jest moje imię Oskar po japońsku. Osukaru. Fajnie, fajnie. A no, nie wiesz, czy Krzysztof po japońsku też jest? Na pewno jest, ale wiesz, jak to polskie imiona wszystkie są pozajmowane w wocie, to trzeba wymyślić coś oryginalnego. Mhm. Westfield, no i wiadomo, 1150 HP, 10 tiery, więc nie pchasz się do przodu. W ogóle ten czołg nawet na topie nigdy się nie pcha do przodu, bo jego głównym minusem jest brak pancerza. Więc jaki tu miałeś pomysł na tą mapę i na te dziesiątki? No tutaj no, pomysł był taki, żeby zająć jakąś dobrą pozycję. No właśnie ta pozycja w tym krzaczku tutaj jest dosyć fajna, bo można ostrzeliwać wszystkie ładne strony, gdzie wyjeżdża przeciwnik. No pchać się tym czołgiem właśnie bez pancerza gdziekolwiek indziej, no to jest samobójstwo. Mhm. Rozegrałeś na tym czołgu już bardzo dużo bitew, bo ponad 700, więc zapewne już masz jakieś swoje zdanie na temat tego pojazdu. Ja tylko, ja nie wiem, kilkanaście bitew na nim rozegrałem, więc z tego co mogę go scharakteryzować, no to wiadomo, zalety: mobilność, bardzo dobre działo. No i cóż... I bardzo dobrze zarabia. Muszę powiedzieć, że to jest jedna z lepiej zarabiających aktualnie premek, które też miałem, więc to jest też jego duży atut. Dobra, więc tak, teraz ty jeszcze tak na nowo powiedz, czyli twoim zdaniem główne zalety i wady tego pojazdu. No zdecydowanie zalety to jest mobilność, bo odbór suka jest dużo bardziej mobilny. Działo też jest dosyć szybko szczelne. Plus taki, że ładuje 10 sekund, to więc zawsze po wystrzale mamy te 10 sekund żarówki, wiemy kiedy się schować. Więc naprawdę fajny czołg. Kamo też nie jest najgorsze, więc ładnie się chowa. Zamontowałeś na początku, znaczy postanowiłeś na początku strzelać z goldowych podkalibrówek, które mają 311 penetracji. Jeżeli chodzi o obrażenia, tutaj mamy obrażenia 490, czyli to samo co ma borsuczek, tylko że chyba to działo jest, nie wiem czy nawet niecelniejsze od borsuczego. Nie wiem czy grałeś na borsuku. Grałem i mi się zdaje, że jest celniejsze. Bazowa celność 0,3 i czas celowania bazowy 2,1. Oczywiście z modułami i perkami jest to o wiele lepsze. Ty rozegrałeś dużo bitew, więc zapewne tutaj załoga już jest 4 perki przynajmniej, nie? 5,5. O! Załoga akurat jest wzięta z jak pancera S100, więc już było na plusie. Zwykłe pociski 246, tak naprawdę z tego co tutaj, te czołgi, w które strzelasz, to tak naprawdę zwykłe pociski... No pewnie by wystarczyło, ale już nie chciałem się po prostu przerzucać. Tam się czasami pokazywał, więc nie było później czasu, nie byłoby później czasu na przeładowanie na inny pocisk, a wiadomo IS-7 no to... Tu się nad tym oko trochę długo zastanawiałem, bo też nie chciałem być wykryty, ale w końcu nie wyszło. W końcu nie trafiłeś do niego chyba, nie? W końcu nie trafiłem, znaczy... bo już nie obniżyłem działa na tyle, żeby trafić tam, gdzie chciałem. Tak jest. Sytuacja na razie wygląda tak, że no mają przewagę wrogie pojazdy. No i właśnie ta flanka, gdzie tam pilnowałeś, już jest
zdobyta przez wrogie pojazdy. No i dostałeś troszkę teraz strzałów. Więc 470 HP, wiadomo, no to już jesteś naprawdę... Na jednego strzała w większości przypadków. No jeszcze biorąc pod uwagę, że są trzy artylerie, chociaż na szczęście te artylerie chyba nie za bardzo w ciebie strzelały. No i tu zostałeś... Aha, jeszcze jest Emil, więc jeszcze nie sam, ale za chwilę się to zmieni. No i co, na razie cały czas raczej pilnowałeś tej strony, bo tu więcej tych pojazdów wroga było, nie? Dokładnie. Dobra, to zobaczymy. No też nie było sensu gdzieś jechać, bo z taką ilością HP i z taką ilością przeciwników to już było lepiej to przeczekać. No znowu nietrafiony strzał. No przypuszczalnie dlatego, że bałeś się... O! Niestety ziemia była wyżej niż przypuszczałem. Słuchaj, to ja ci powiem, że gdybyś tak miał trochę więcej szczęścia w tych strzałach, no to zobaczymy pod koniec meczu. Później powiem, no zobaczycie sami, jaki medal dodatkowy byś jeszcze otrzymał, gdybyś te dwa właśnie czołgi, które były bardzo proste do zniszczenia. Tak, to było też proste. No. Dobra, czyli E5 gdzieś tam się czai. No i coraz więcej czołgów traci twoja drużyna. Zostały jeszcze tylko dwie artylerie oraz Skoda, która tam walczy. No, zobaczymy, ile tam wywalczy. No, ty nadal czekasz na tą E5, z tego co widzę. No tak myślałem, że w końcu wyjedzie, no. Bo bardziej się bałem tej E5 niż tych czołgów tam w mieście. No faktem, no, dziwne, że ta E5 nie wyjechała. Zaraz zobaczymy, no cóż. Nie wiem, ile tam HP miała ta E5. W każdym bądź razie już przewaga HP przeciwników jest spora. A nie, ta E5 chyba ma mało HP jednak. Miała 150. No i dlatego się czaiła. Dobra, słuchaj, zostałeś z dwiema artami. Na trzy arty przeciwnika, E5 i IS-3. No i teraz faktycznie, no rozumiem, dlaczego ta E5 się nie pokazywała, no bo wiadomo, od razu dostanie bułę od arty. Tu mnie bardzo zaskoczył ruch art właśnie, bo jak się cofnąłem, to właśnie zobaczycie, wyświetliłem dwie, które już tutaj przyjechały. Znaczy jeszcze nie widać te artylerie? Jeszcze ich nie widać. No właśnie myślałem, że cały czas będą stać u siebie w bazie, ale niestety no było to mylące. Dobra, czyli leci tu IS-3, leci E5, czyli oczywiście na początku E5 i tu dwie artylerie. No, ta depresja 7 stopni, ale no coś pechowo. Czyli co, najpierw ISA-3, później arty? Właśnie nie. Aha, czyli jedna artyleria. IS-3 właśnie trochę popełnił błąd, że nie wyjechał na mnie, bo miałem przy okazji czas zająć się artyleriami, żeby mnie nie ściągnęły. No dziwne, bo przecież mógł zobaczyć, że ty właśnie strzeliłeś do tej arty i od razu wyjechać na ciebie, a on tego nie zrobił dopiero teraz. No ale zdążyłeś teraz właśnie go zniszczyć. No i zostały dwie artylerie, więc w tej chwili no już ta przewaga, można powiedzieć, jest już po
po twojej stronie. Tak, chociaż nasza artyleria nie była zbyt pomocna, bo w bitwie zrobiła zero, więc była wręcz jako dodatkowe HP. Słuchaj, może i bardzo dobrze, nie? Bo tak, no to przynajmniej ty się zająłeś tymi artami. No i została jeszcze jedna artyleria. Prędkość maksymalna tego pojazdu to 60 km na godzinę. Już ci tutaj składają gratulacje. 10 tiery z twojej drużyny. Chociaż oczywiście jeszcze nic nie wiadomo, no bo... No, zawsze wszystko się może zmienić. Jeżeli z twojej drużyny artyleria nic nie zrobiła, to przypuszczalnie może jest na awku. Więc jeżeli teraz by ta artyleria francuska do ciebie trafiła skutecznie, a wystarczyłoby delikatne trafienie, bo zostało ci 110 HP, no to prawdopodobnie wygraliby przeciwnicy, więc nadal musisz grać uważnie. No to chciałeś tą linią 1 tak podjechać sobie, nie? No tak, też nie wiedziałem, gdzie się schowała, a co bot czaty, to też dobre kamo mają, muszę przyznać. Szybko szczelne, dobre kamo. I mobilne, czyli już nie musi być tam na K1, ale już wiadomo, że gdzieś tam. Ale wyspotowała mnie, ja jej nie. No. No i mamy Artę. No i zobaczymy. I szczęście jest. I masz 25 około sekund na oddanie strzału. Udało się. No dużo nie brakowało. Tak jest. No i bitwa zwycięska. Zerkajmy na wynik, czyli medal Ridleya Watersa. I gdybyś te dwa czołgi, tak naprawdę miałeś je, można powiedzieć, bardzo blisko siebie i mogłeś je zniszczyć, to byś miał medal Pula i około 7000 obrażeń, czy nawet i ponad 7000 obrażeń, więc ten wynik na pewno przekroczyłby bazowy EXP ponad 2000 i to solidnie, ale tak i tak EXP jest bardzo dobry, 1987 oraz ponad 6500 obrażeń. No i w zasadzie tak to wygląda. No, wystrzeliłeś wszystkie goldowe pociski, wykorzystałeś jeszcze tam zestaw jakiś za 20 tysięcy, więc dlatego zarobek tylko 60, wystarczający 64 tysiące, ale jak widzicie wszystkie goldy i zestaw naprawczy, czyli wydałeś ponad 96,5 tysiąca na tą bitwę i tak zarobiłeś 64 tysiące, więc nieźle. No właśnie to jest to, że na tym czołgu nawet jak się gra na goldzie, to i tak zarobek jest niezły. No bo wywaliłeś wszystko, ile można, nie? Dobra, dokładnie. Dobra, no to tyle. Ja ci dziękuję za pokazanie bitwy. No i cóż, możesz na koniec jeszcze coś dopowiedzieć lub kogoś pozdrowić. Ja pozdrawiam mój klan Punksów. Niech się tam trzymają. Niech się w RNG im sprzyja. O. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.